Gorące rytmy latynoamerykańskie, czacze, samby, rumby i spokojne w większości tańce standardowe, takie jak walce czy tanga, w wykonaniu par z całej Polski można było oglądać podczas 13. już turnieju tańca towarzyskiego o Puchar Puszczy Kozienickiej. Odbył się on w niedzielę, 18 marca w hali sportowej w Kozienicach. Uroczystego otwarcia dokonał zastępca burmistrza Igor Czerwiński. W turnieju udział wzięły pary z 32 klubów z całej Polski, w tym reprezentanci Szkoły Tańca Styl Państwa Czarneckich. Uczestnicy turnieju reprezentowali różne klasy taneczne i różne grupy wiekowe. Na parkiecie najmłodsi byli 10-11-latkowie w klasie tanecznej F. Najstarsi i najbardziej doświadczeni byli tancerzy powyżej 15 roku życia w klasie tanecznej B. Poszczególne występy oceniało 7-osobowe jury pod przewodnictwem Pawła de Bourbois z Warszawy. Zapytaliśmy go, co brane jest pod uwagę przy ocenie poszczególnych par. Podstawowe to oczywiście jest muzyka, muzykalność, rytmiczność. Kolejne kryteria to jest sylwetka, postawa, technika taneczna. No i oczywiście interesują nas wszystkie te elementy, które Państwo widzą. Prezentacja, strój, wygląd, to jak para po prostu się prezentuje dla publiczności. Turnieje tańca w Kozienicach odbywają się co roku. Przeważnie organizowane były na początku czerwca. Tegoroczny w marcu ze względu na planowaną wymianę parkietu na hali. Nie zmienia to jednak faktu, że pary, które mogliśmy oglądać w niedzielę, prezentowały się bardzo dobrze. Co roku ten poziom jest wyższy. Mam przyjemność tutaj być od kilku lat i myślę, że z pewnością ten poziom jest bardzo wysoki. Poziom coraz wyższy za każdym razem, bo pary są w Polsce bardzo pracowite. Tutaj jeszcze słowiańskie narody wszystkie są bardzo, bardzo pracowite i poziom polskich par jest naprawdę bardzo wysoki w porównaniu na przykład z Niemcami czy z krajami tymi wysoko rozwiniętymi. W gronie uczestników mieliśmy także 4 pary ze stylu, które reprezentowały Kozienice. W młodszej kategorii 12-13 lat w klasie tanecznej E kombinacja tańców standardowych i latynoamerykańskich wystąpili. Kamil Frączek i Wioletta Płaza, Kamil Kowalczyk i Joanna Wilk oraz Sebastian Rębiś i Wiktoria Banaś. Po swoich występach wszyscy byli zadowoleni i dzielili się z nami swoimi wrażeniami. Myślimy, że poszło nam dobrze, ale konkurencja była bardzo trudna. Czym dla Was jest taniec? Taniec? No, takim wyrażeniem uczuć. Potwierdzam. Pasją i zaangażowaniem. Dużo czasu poświęcacie na treningi? No, sporo. Tak tygodniowo ile to jest? 3-4 godziny. Z tego grona najmłodszych w finale zobaczyliśmy Wiktorię i Sebastiana. Ostatecznie para ta uplasowała się na 5. miejscu w swojej kategorii, a zwycięzcami byli koledzy ze stylu z Radomia, Agata Lisowska i Patryk Lisowski. Najwyżej sklasyfikowana kozienicka para ze stylu to Anna Kowalska i Tomasz Fijoł. Od kilku tygodni są w klasie tanecznej B w kategorii powyżej 15 lat. Na turnieju zobaczyliśmy ich w tańcach standardowych. Rywalizację zakończyli w półfinale. Zatańczyli całkiem niezły standard, dlatego że oni klasę tańczą zdobyli dopiero niedawno. Są bardzo trudne choreografie, no ale okazało się, że kilka par troszeczkę ma bardziej doszlifowane układy, tą interpretację rytmiczną, te kształty i ramy są pełniejsze, ale to są tylko początki i myślę, że to przez jakiś czas jeszcze będzie trwać na kilku turniejach. To bodajże ich trzeci turniej w tej klasie, a jest to bardzo duży natłok figur, kroków tanecznych tańczonych w kontakcie. Więc dla młodej pary B-klasowej jest to duża bardzo trudność i będziemy musieli nad parą popracować, ale to będzie na pewno szło dobrze, dlatego że doszli do tej B-klasy też ciężką pracą, więc na pewno pójdą dalej. Dla tej pary awans do klasy B to po pierwsze duże wyzwanie. Trenują codziennie, aby dopracować nowe układy. Jeździmy 6 razy w tygodniu na treningi, w tym 2 razy prawie na turnieje co tydzień. Także no jest trochę, no ale trzeba coś wybrać. Po drugie mają możliwość zaprezentowania się w nowych strojach. Od klasy B bowiem, jak mówią przepisy Polskiego Towarzystwa Tanecznego, można w stroju mieć wszystko – cekiny, pióra, dżety. Im niższa klasa taneczna, tym stroje są skromniejsze. Anna wystąpiła na turnieju w czarnej sukni. Znalazłam ją w internecie, trenerka ją uszyła, a cena no była droga, ale nie będę mówiła. A czy mężczyźnie coś się zmienia w klasie B w stroju? No tak, bo od B klasy we fraku się tańczy, a wcześniej w kamizelce. Jak oboje zgodnie twierdzą, taniec jest dla nich wszystkim. To jest całe moje życie, bez tańca to nie mogłabym żyć. A dla ciebie taniec? No
No takie ciężkie pytanie, właśnie. No na pewno bardzo dużo dla mnie znaczy. Podczas turnieju, oprócz biorących w nim udział par, w wieczornej gali zaprezentowali się także najmłodsi adepci tańca towarzyskiego, grupa początkująca oraz zaawansowana ze stylu. Najmłodsi tańczyli zarówno do układów standardowych, jak i latynoamerykańskich i zebrali gromkie brawa od licznie zgromadzonej publiczności. Urozmaiceniem wieczoru byli natomiast raperzy, którzy wystąpili przy nastrojowym świetle. Jednak gwiazdą była para w najwyższej klasie tanecznej S – Ewelina Czarnecka i Maciej Rygielski. Aby tak tańczyć i osiągnąć najwyższą klasę międzynarodową S, nie wystarczy długo i wytrwale trenować. Trzeba także mieć w sobie to coś. Trzeba być bardzo dobrym tancerzem, zarówno technicznie, jak i osobowościowo. Czy nie wystarczy mieć techniki, nie wystarczy też mieć charakteru i ochoty do tańca. Trzeba mieć też predyspozycje pewne. I myślę, że u nas można też te predyspozycje zyskać, dlatego że mamy też jednego wychowanka bardzo wysoko plasującego się, Piotra, który był 2 lata temu mistrzem Polski w 10 tańcach z Kozienic. Więc też tańczył wiele razy na tych turniejach, występował i mamy jeszcze nagrania z jego występami. Więc można się na pewno przygotować, tylko trzeba samemu myśleć z wyobraźnią o sobie. Organizatorami turnieju byli Szkoła Tańca Styl Małgorzaty i Piotra Czarneckich, Urząd Miejski oraz Kozienicki Dom Kultury. Patronat honorowy nad imprezą objął burmistrz Tomasz Śmietanka.